Šepka, to gra Project Cars 2. Taká lužná jazda ružnými samohodami. To je Audi R8 V10. Ładna maszyna. Cholera jasna, no piękna, piękna autko. Patrzcie. Zrobię sobie taką jakąś serię albo jakieś takie filmiki właśnie z... Nie żadne wyścigi, to nie są jakieś ściganki, nic nie robię. Przejażdżka Audikiem po kalifornijskich drogach. O. Wchodzimy do auta. No dobra. Jakieś tam ustawienia tu są, widzicie. Nie reklamuję samej gry, teraz tylko ma być różna ta, tak jak w GTS-ie robię przejażdżkę jakimiś tam manami albo coś. To tu sobie zrobimy przejażdżkę Audi. Nie jest ściganie, jadę sobie. Bo będę chciał jechać prawidłowo po drodze. Przejażdżka kalifornijskimi drogami. No. Nie wiem, czy mi się to uda bez spierdolenia, no ale... Tu jest zakręt brutalny. Zaznaczam, nie żadny wyścig teraz, no jest sobie jazda prawidłowo po drogach kalifornijskich R8 Audikiem, nie żadnym TDI, tylko cypko. Idziemy sobie tak, pojeździmy sobie tak parę autyzmie. Autem, to ja.
Co by był w życiu? Teraz strzelimy sobie fotkę. Jazda. Włącz powtórkę. Przejedziemy sobie na powtórce. Przyspieszy. Przewijam troszeczkę do przodu. Pięknie to chodzi. No, skasiłem, bo to było na początku przedstawienie auta, czym pojadę. Także zaraz będzie. No, gra zajebista. Mam projekt Cars normalny, teraz mam projekt Cars 2. Także no, czemu nie chce się przewijać? Piękne auto. Teraz powtórka z całego, właśnie z tej całej drogi, z tej całej trasy, co jechałem. Pięknie. Taki bardzo ostry zakręt. Bardzo ten zakręt mi nigdy, zawsze muszę wyjechać poza. Woo!
Pięknie to będzie. Super gra. Szkoda, że za mało tu jest takiego w tej grze, bo to jest typowo na ścigankę podłożone, że za mało w tej grze jest tak, tunigowania tych aut i więcej takich aut, takich właśnie nieprzystosowanych do wyścigów, bo tu jest przeważnie 80% aut do danych wyścigów przystosowanych. Tak, w Forsie coś takiego, że możesz sobie tuningować auta, malować, koła, felgi jakieś dawać. No, to by było jeszcze, to by połączenie Forsy z tym, to by była totalna bomba, nie? Rozpierdliłoby system rynnie. Że to, co tam jest w Forsie 7, te tuningowanie tych aut, malowanie i tak dalej, żeby to tu było jeszcze, no to rozpierdliliby system. Piękna jazda. To jako gra jest super zrobiona, bo bardzo ciężko w tę grę grać, żeby... No to nie jest taka łatwa gra do wyścigów, nie wiem, ci co mają tą grę, to na pewno powiedzą mi to samo, przyznają, że no nie jest łatwa ta gra, nie? To jednak jest... Każdy błąd, no niestety... Przewiniemy trochę... O, tu nawet szeryfy stoją, patrzcie. Żebym się tu zatrzymał trochę. Każdy błąd w tej grze to jest, no niestety lecisz gdzieś, albo przesada troszeczkę przy prędkości, wyrzuca cię z toru i niestety rozbijesz auto, nie? No. Według mnie troszeczkę jest też przesadzone, chociaż to idzie chyba w ustawieniach troszeczkę ustawić, że aż tak nie reaguje na takie wszystkie poślizgi na to. Także... No i to było R8, dziękuję Wam i do następnego filmu.